Finans polecany se. My są miastem fanów hip-hopu, bo żaden inny gatunek muzyki nie jest tutaj równie popularny. Lokalne festiwale zaczęły się 6 lat temu i niezmiennie zbierają liczną widownię. Polski rap to prawdziwy fenomen. Mimo że wypowiadają wiele słów na scenie, bywa, że raperzy niechętnie udzielają wywiadów, nie występują w mainstreamowych mediach, a jednocześnie stanowią prawdziwą potęgę muzyczną. Dla wielu osób hip-hop to muzyka prosto z frontu, czyli z codziennego życia. Surowa, często bolesna, dosadna lub nawet wulgarna, ale przede wszystkim absolutnie szczera. Niektórzy naprawdę potrafią o tym mówić, niektórzy bardziej to robią tak, że, żeby powiedzieć coś, ale są i tacy, którzy mówią, bo gdzieś tam doznali różnych sytuacji i myślę, że to jest fajne, to co robią i to jak, w jaki sposób przekazują to ludziom. Hip-hopowy przekaz jest potężny, teksty są najważniejsze, a głos nie jest jedynie dodatkowym instrumentem, tak jak w muzyce pop. Ona szuka księcia, chce zgubić swego pantofelka, przez strach, twój klucz do serca, potem wyniszczyć jak salmonella. Teksty raperów mówią o otaczającym świecie, o priorytetach, o problemach i sytuacjach bez wyjścia, na które trafia każdy z nas. Krótko mówiąc, dają do myślenia. Najważniejsze, rap musi płynąć prosto z serca. Dla tych, którzy to czują przede wszystkim. Warsztat raperów jest bardzo zróżnicowany. Bywa, że poziom wykonawczy i jakość nagrań jest profesjonalna. Zdarza się jednak, że muzycy zaczynają działalność w podziemiu artystycznym, wydając własne płyty. Niektórym udaje się dostać na szczyt popularności, ale dla nich nie jest to celem samym w sobie. Tworzenie rapu to potrzeba wewnętrzna. Muzykę robi się przede wszystkim dla siebie. Zupełnie nic. Nigdy nie chcieliśmy nic przekazać fanom. Pozdrawiamy fanów. Pozdrawiamy fanów. To wszystko. Hip-hop często jest oskarżany o propagowanie gangstersko-podwórkowych klimatów. Niemniej jednak nie brakuje w utworach sprzeciwu przeciwko nietolerancji czy nienawiści. Raperzy promują wysokie wartości, patriotyzm, solidarność międzyludzką, a przede wszystkim dbałość o własną rodzinę. Przede wszystkim rodzina. Rodzina jest najważniejsza. W pierwszym dniu festiwalu wystąpili artyści, których Nysa gościła po raz pierwszy. Na przykład Wac, Toja, Q Bonafide czy Dwa Sławy. Słynny raper Małpa jest w Nysie już po raz drugi. Nie nauczano od mało lata, zawsze powtarzał mi tata. Pamiętaj synu, wszystko co oddajesz w końcu wraca czas. Spłacać długi, nie wpadam pod wysztuki jacuzzi. Moc korzyści Forda. Ford Fiesta w ofercie Ford Multi Opcje od 331 zł miesięcznie. Autoryzowany dealer Forda w Nysie przy ulicy Ujejskiego 17. Telefon 77 409 1250. www.bustan.pl.